w związku. Na podcast zapraszają Paulina Koziejowska i Maciej Orłoś. No my to mamy takie nawyki, że sobie tak gaworzymy, wiesz, przed rozpoczęciem tej właściwej rozmowy. No jak zwalczyć ten nawyk? Dobra. W ogóle go nie zwalczać. Bo on zbliża. On totalnie zbliża to, i jakby tonuje. Ten small talk, tak absolutnie. Small talk zbliża? Bardzo. No to nie zwalczamy. Pierwszy raz się widzimy w tym nowym roku i tak sobie pomyśleliśmy, że ciebie zaprosimy, bo właśnie przeczytaliśmy książkę Nawyki zamiast cudów. Anna Mochnaczewska jest naszą gościnią, psychoterapeutką. Nawyki zamiast cudów, no więc tak dlatego pomyśleliśmy, że z tym nowym rokiem, z tą książką wkroczymy, żeby jakieś nowe nawyki zamiast tych cudów wprowadzić w te związki, jeżeli one się na przykład sypią, albo żeby się nie posypało, albo żeby z tych kryzysów wyjść. No właśnie, ale z tymi nawykami, one mają słaby PR moim zdaniem, bo jak się mówi o tych takich postanowieniach noworocznych, może w ten sposób to jest nazywane, nie że nowe nawyki, to wszyscy tak z przymrużeniem oka to traktują na zasadzie, no dobra, nic z tego nie będzie. 3 tygodnie i już zapomnimy, nie? Jeszcze Blue Monday w międzyczasie tak, się dokładnie. Pojawi. Znaczy najczęściej tak jest, no bo pewnie każdy z nas kiedyś coś sobie na początku roku obiecywał i tak średnio być może mu wyszło. Tak, to słowo się w ogóle nie kojarzy z czymś dobrym, ale to jest przewrotnie, ja go użyłam w tytule i przewrotnie napisałam, że nawyki zamiast cudów i ten podtytuł tak naprawdę jest ważny, bo trochę chodzi o to, żeby... No tak się wyluzować i już jak mamy coś zmieniać, to podejść do tego z większą taką świadomością i chęcią, a nie z powinnością, jakimś przymusem, nie wiem, na przykład oceniając się na tle innych. Proste sposoby na ogarnianie życia, ja tylko ten podtytuł przeczytam państwu. Tak, bo to jest właśnie o to chodzi, żeby to życie ogarniać, a nie diametralnie zmieniać. To tak ładnie brzmi i tak prosto brzmi. To takie sformułowanie, że są jakieś proste sposoby na ogarnianie życia. Ale myślę, że dla wielu osób to się kojarzy z ciężką pracą. Znaczy, że, albo z czymś w ogóle niemożliwym. Znaczy, jak przepracować złe nawyki, wdrożyć nowe nawyki. No właśnie, bo wiesz, nawet jak to mówisz, no to to brzmi jak jakaś katorżnicza praca. Natomiast ja trochę opisuję w tej książce, żeby zacząć od małych, drobnych kroków eliminowania tego, co jest możliwe i zamieniania tego na to, co jest dla nas korzystne i przynosi nam dużo więcej energii. Czyli nie na takiej zasadzie, że teraz zabieram się za siebie i zmieniam nawyki i nie wiem, mam te postanowienia noworoczne, tylko myślę sobie, że no, skoro, nie wiem, załóżmy zajrzę do tej książki, to znaczy, że już coś jest na rzeczy, że mam świadomość tego, że coś jest na przykład do zmiany, no to sobie myślę, dobra, no to co jest takiego, co jest w pierwszej kolejności łatwe do zrobienia. Ktoś też kiedyś powiedział, ja się też z tym zgadzam, żeby nie zmieniać nie wiadomo jakiej ilości rzeczy naraz, bo to tym bardziej będzie nam uniemożliwiać tą trwalszą zmianę. Po prostu szybciej możemy się zniechęcić. Czyli drobnymi krokami. Drobnymi krokami. Ale może podajmy jakiś przykład jakiejś sytuacji takiej życiowej. O jakich my mówimy sytuacjach? Jakie mogą być takie życiowe nawyki właśnie, które by należało wprowadzić, bo albo zmienić, zmodyfikować, bo są złe. Mnie się bardzo podobał ten rozdział Nie lubię poniedziałków. Ja tak sobie pomyślałam, że rzeczywiście coś takiego jest. Ja pamiętam, jak miałam w szkole, że tą niedzielą nie umiałam się już cieszyć, bo wiedziałam, że jest poniedziałek i znowu cały tydzień jest tutaj jakaś kartkówka, tu jakaś klasówka i zamiast się cieszyć, że jest jeszcze niedziela, to ja już w niedzielę zostawałam jakiegoś skurczu w żołądku. Było mi słabo, bo już wiedziałam, że jest ten poniedziałek. I ta niedziela tak mi przelatywała między palcami. W zasadzie na czekaniu na ten nieszczęsny poniedziałek, tak, nie? Tak, tak. I tak sobie pomyśleliśmy, że tak z wakacjami też często mamy, że wyjeżdżamy gdzieś i ja myślę, jejku, za chwilę trzeba będzie wracać. I Maciek mówi, ciesz się tymi wakacjami, no kurczę, tak? No to jest wakacje. Dokładnie tak to jest opisane w tej książce, że te wakacje czasami jest jak ta niedziela. I właśnie, używając tego przykładu, warto sobie pomyśleć, co mogę wprowadzić w poniedziałek takiego. Co mogłoby mi pomóc z innej perspektywy patrzeć na ten poniedziałek. Oczywiście też pozmieniać różne rzeczy w niedzieli, tak jak ja tutaj opisuję, na przyjemne rzeczy, na takie rzeczy, które oddzielają
wypoczynek, który ma być w niedzielę i regenerację, która ma być w niedzielę, od tego, że myślę o pracy, na którą tak naprawdę w niedzielę bardzo często nie mam wpływu. Ale na przykład może tak naprawdę warto byłoby lekko przeorganizować poranny poniedziałek rano czy poniedziałek wieczorem po to, żeby już troszkę zmienić swoje nastawienie. Ale też w kontekście waszego podcastu a propos drobnych zmian, no na przykład ludzie, ja też pracuję z parami, ludzie bardzo często no, przebywają ze sobą, nie wiem, no, prowadzą razem wspólnie dom, ale tak naprawdę im jesteśmy dłużej starzem, tym mniej mamy nawyku takiego świadomego rozmawiania ze sobą. I jeżeli to zauważamy, że faktycznie no, komunikujemy się takimi półsłówkami albo spędzamy czas, nie wiem, leżąc na kanapie zmęczeni, oglądając Netflix, no to możemy sobie wprowadzić taki nawyk 10-15 minut rozmowy ze sobą o takiej godzinie, kiedy jeszcze jesteśmy w stanie cokolwiek załapać i się zainteresować sobą wzajemnie. To bardzo dobry pomysł. I rzeczywiście to nie łączy się z jakimś wielkim wysiłkiem, bo takie 15 minut, które sobie ustalimy, świetny pomysł. Nam się wydaje teoretycznie, że się nie łączy, a jednak ja wiem, że się łączy. Znaczy, tak? 10-15 minut nie jest jakimś kolosalnym wysiłkiem, natomiast ja z doświadczenia pracy też z ludźmi wiem, że czasami i to może być trudne. Dlatego właśnie, jeżeli się skupimy nie na zmianach, nie wiem, wielu, tylko na przykład na tym, żeby ten nawyk wprowadzić i zobaczyć, jak bardzo to wpływa na jakość relacji, to później będzie nam dużo łatwiej wprowadzać kolejne. Ale co to jest? Bo tak się teraz zaczęłam zastanawiać, że oczywiście no, nie zdradzając nam zbyt wielu historii tam prywatnych swoich pacjentów, ale tak sobie myślę, że to jest dla tych ludzi jest przyjemnością rozmawianie ze swoim partnerem, partnerką, skoro jest to trudne, bo Maciek mówi, że to nie jest trudne, ty mówisz, że dla niektórych może to być trudne, więc nie interesuje nas, jak minął dzień najbliższej nam osobie, co robiła. Ja myślę, że to jest tak, że ludzie rozmawiają ze sobą, ale mają mniej takiego nawyku świadomego rozmawiania. My, nie wiem, no... Coś się wydarza w ciągu dnia, mamy ochotę się podzielić, to najczęściej jest tak, że jest jedna osoba w związku, ta, która więcej mówi, druga jest bardziej w tej roli słuchacza, więc nie wiem, ta, która więcej mówi, ma większą potrzebę dzielenia się, to może sama z siebie zadzwoni, coś tam opowie. I to się tak toczy pomiędzy różnymi życiowymi sprawami. Natomiast chodzi o takie świadome, czyli chodzi o to, że siadamy i sobie mówimy, dobra, teraz jest czas na to, żebyś opowiedział mi o tym, jak się dzisiaj czułaś. Jak się dzisiaj czułaś. I to nie chodzi o to, żeby sobie robić terapię. To można powiedzieć, wiesz co, w zasadzie dzisiejszy dzień był okej, ale jestem dość zmęczona, bo mam z tyłu głowy, nie wiem, projekt, który gdzieś tam mnie jeszcze gryzie, nie? No, można o tym chwilę pogadać. Czyli to jest takie bycie na bieżąco, ale bardziej świadome niż takie w przelocie. No więc, przecież to brzmi, że to wcale nie jest takie trudne. Znaczy to inaczej, to nie jest trudne i to jest tak, że to się czasami po prostu dzieje tak ad hoc, natomiast trudniej czasami jest ustalić to jako nawyk, czyli zrobić to bardziej właśnie świadomie. Mamy dużo mechanizmów obronnych, dużo bodźców przecież i żyjemy w takich czasach, gdzie no, mnóstwo rzeczy nas rozprasza. Wiesz, ja się tak zastanawiam, może to, co ty mówisz, że to też i jest skomplikowane, no bo jak mamy właśnie tych wiele bodźców, mamy dzieci, mamy różne zajętości w ciągu dnia, a to, co mówisz, że ta świadoma rozmowa, czyli nie, że słuchaj, odebrałeś Zuzię ze szkoły, tak, jutro ja odbieram, pojutrze ty, teraz a w ogóle to pamiętasz, zakupy, że Krysia nas na weekend zaprosiła, tak, oczywiście, to, ale my jedziemy do niej, czy ona przychodzi do nas, my jedziemy do niej i to nie jest właśnie ta świadoma rozmowa. Czyli co, mamy taki jeden nawyk, który możemy sobie z nowym rokiem wprowadzić, ale bo wiesz, żeby nie wyszło z tego, bo jak sami sobie chcemy robić jakieś postanowienia, no to sami jesteśmy ze sobą, a jeżeli my chcemy stworzyć na przykład jakieś postanowienie ze swoim partnerem, no to załóżmy już w tym roku starym, albo ewentualnie na początku nowego roku, musimy
no, zakomunikować, pogadać o tym ze swoim partnerem. Mhm. No i żeby nie wyszło, że ktoś posłucha naszego podcastu i wyjdzie w domu jakaś gigantyczna awantura, że nie wiadomo, o co partnerowi, partnerce chodzi. Więc jak powiedzieć, bo wiesz, no bo wydaje mi się, że ktoś, kto komu jest dobrze w związku, no to raczej i temu partnerowi, no to nie myśli o tym, jak, chociaż też może jakieś zmiany, jakieś mapy marzeń można wspólne tworzyć. Ale co, usiąść i porozmawiać? Ten nowy rok jest takim dobrym momentem? Powiedzmy sobie jasno, to głównie wyjdzie od kobiety w stronę mężczyzny, tak? No, słuchaczkami naszego podcastu są 78, że tam 80% kobiety. Mężczyźni bardzo rzadko słuchają. Okej, ale wiesz co, ja myślę, że mężczyźni też mają jakieś tam swoje życzenia być może i potrzeby, które chcieliby, żeby były bardziej realizowane w związku. Nie, ja wiem. Być może oni się zgodzą i dobrze by było na przykład na wprowadzenie tego nawyku rozmowy. Tylko ja mówiłem o tym, że prawdopodobnie to wyjdzie jednak, inicjatywa będzie od partnerki, od kobiety. Myślę, że tak może być. Jest to dobry moment, ten nowy rok, żeby zacząć taką rozmowę z mężem, partnerem. Ja myślę, że każdy moment jest dobry, a jak już jesteśmy przy nowym roku, to jest w ogóle najlepszy. Bo w ogóle wyjście z jakąś inicjatywą, zróbmy coś w swojej relacji, to nie oznacza, że nie wiem, ta relacja jest zła, bo jeżeli w ogóle wychodzimy z jakimś zapotrzebowaniem do naszego partnera, do naszej partnerki, to ta druga strona powinna to odebrać jako za dobrą monetę, no bo chcemy tą zmianę wprowadzać z tą osobą, a nie z kimś z zewnątrz, nie? Zależy nam na tej relacji, więc... No wszystko się zgadza i powinno być dobrze. Znaczy, czy to się wpisuje w taki nurt, bo ty wspomniałaś o tym przebodźcowaniu. Mm-hmm. No i rzeczywiście tego przebodźcowania jest strasznie dużo i wszyscy są przebodźcowani i trochę sił brakuje na różne rzeczy, na przykład na inicjatywy, na wdrażanie nowych nawyków, czy na rozmowę. Mm-hmm. Czy to jest taki dobry kierunek, czyli planowanie? Na przykład kiedyś, pamiętam, czytałem o tym, że czytanie należy sobie planować. To znaczy, że to nie jest tak, że to wyjdzie spontanicznie przed snem, jak leżę w łóżku, a sięgnę pod książkę. Nie. Życie jest tak napięte, grafik wielu ludzi ma bardzo taki skondensowany, że jak sobie nie zaplanuję, że między tą godziną a tą godziną czytam książkę, to jej nie przeczytam. To zależy od człowieka, ale może tak być, bo na przykład jeżeli mamy tendencję do tego, żeby płynąć z nurtem, czyli często bardzo się też odcinać, nie wiem, scrollować właśnie, oglądać seriale i w ogóle, to później nagle okazuje się, że dzień się kończy i nie ma faktycznie tego czasu na przeczytanie książki. Mhm. Ja na przykład też wspominam o tym w tej książce, a propos czytania książek, że warto jest tak sobie wygospodarować poranek i to w ogóle jest, to może brzmieć jak rocket w ogóle science dla kogoś, ale z drugiej strony to bardzo fajnie ustawia poranek, ustawić sobie tak poranek, żeby móc przeczytać dwie strony książki przed wyjściem z domu rano. Dwie strony? No przecież to nie jest tyle, to jest dwie strony książki. No niedużo. To jest niedużo. A już człowiek ma takie poczucie, kurczę, fajnie. Coś dla siebie. Tym bardziej, że czytanie książki często, o ile nie myślimy o nauce i tak dalej, kojarzy się z taką przyjemnością i właśnie czasem dla siebie. A nie masz wrażenia, bo ja też pomyślałam, że ten odcinek bym chciała pokazać, żeby też zrobić coś nie dla siebie, tylko dla nas, dla tej pary, że teraz coraz częściej mówi się właśnie, że poranek mam dla siebie, wieczór mam dla siebie, w ciągu dnia muszę znaleźć czas dla siebie i troszkę w tym egoizmie takim, który nie jest zły, bo zdrowie egoizm też jest dobry, zapominamy o tym, że zróbmy coś rano dla siebie. Razem. Razem dla siebie, czyli zróbmy sobie fajne śniadanie, przygotujmy coś nowego, wyjdźmy sobie gdzieś na śniadanie, obudźmy się wcześniej, żebyśmy mieli ten czas właśnie dla siebie, bo obydwoje mamy bardzo dużo pracy. I jest te 10 minut, o których ja mówię. One między innymi też są po to, żeby właśnie ta świadoma rozmowa, to nie musi być tylko rozmowa o tym, jak ktoś się czuje. To może być na przykład rozmowa o tym, jak chciałabym albo jakbym chciała zaproponować, żeby wyglądał, nie wiem, nasz jutrzejszy poranek, czy za kilka dni. Co moglibyśmy fajnie wspólnie zrobić. Też wspólnie planować w ogóle tydzień, czyli właśnie w tym czasie tylko i wyłącznie dla siebie wygospodarować też takie dni, w których mamy czas wspólny i co fajnego możemy w tym czasie wspólnym robić. Bo znowu dochodzimy do tego, że w tym przebodźcowaniu jest tak, że my często, nawet mając ten czas dla siebie,
dla siebie, siebie nawet indywidualnie, bądź dla siebie wspólnie, bo nie wiem, dzieci już poszły spać i mamy chwilę. Czyli jest, jest różnica między tym czasem świadomym, a jest różnica między takim przepieprzaniem tego czasu wspólnie. Oczywiście nie ma nic złego w przepieprzaniu wspólnie czasu, bo czasami każdy, kto potrzebuje zapogrzebić na kanapie. No ale właśnie to jest to, o czym ty mówisz, nie? Że to wspólne, zaplanowany, fajny czas to jest czas jakościowy. Natomiast to przepieprzanie to jest takie, że się snujemy, każdy jest zmęczony i no dobra, to co dzisiaj oglądamy? No dobra, no to wpuść kolejny odcinek. No dobra, ktoś tam przyśnie na kanapie, druga osoba obejrzy, ktoś tam obejrzy, obejrzy w samochodzie, żeby następnego dnia... I do widzenia. I do widzenia, nie? I tak nam mijają pory roku. Ale do czego może to doprowadzić? Do tego, że wkradnie się ta rutyna i zaczniemy szukać tych zajęć z inną osobą? Znaczy, tak daleko bym nie szła, bo to jest jakimś kolejny etap, tak? Poszłaś, jakby ominęłaś pewne kroki. Że będzie rutyna, że będzie jakieś poczucie frustracji, że będzie być może nawet często niewyrażona ta frustracja, że w tej rutynie zacznie się wkradać taki mechanizm pod tytułem, no może nawet warto, bo ale nie chce mi się. I później to już jest tak, że ludzie się patrzą, pytanie kto zacznie, nie? I czasem bywa tak, że w parze jedna osoba zaczyna coś wprowadzać, a ta druga czasem podąża, ale nie tak często, właśnie jak tej rozmowy brakuje. No i kończy się to często tym, że ta, która próbuje coś wprowadzać, jest w pewnym momencie wkurzona i mówi, mam już dosyć, że wszystko jedzie na mojej energii. No i znowu wracamy do historii kanapowej. No i tak mijają lata, aż w pewnym momencie może dojść do takiej sytuacji, że pojawia się osoba, która jakoś nas zaczyna intrygować, nie? Której mamy poczucie, że jest więcej życia niż w tej osobie, która spędza z nami ten czas na tej kanapie. A ty użyłaś takie sformułowanie a propos tej kanapy, bo nie pamiętam, że tam co... Zagrzebianie. Zagrzebianie kanapy. No dobra, więc chodzi o to, żeby nie przepieprzać tego czasu, żeby nie zagrzebiać... Znaczy czasem można, żeby... Czasem tak, można. Czasem. No. Żeby te proporcje były odpowiednie. No to co można robić takiego wspólnie, żeby uniknąć tego zagrzebiania kanapy? Może zainspirujmy jakoś. Nawet na kanapie można robić, słuchajcie, nie zagrzebiając. A nie, no to już ja, no ale można czytać razem książki. Na przykład, słuchajcie, są super książki w ogóle dla par, gdzie można sobie wzajemnie czytać książki. Ale nawet twoją książkę można sobie razem poczytać, wiesz. Nawet ja się, wiesz, tak, my się tak bawiliśmy, że otwieraliśmy na jakiejś stronie i coś tam czytaliśmy. Już nie wiem, co to była za książka. I to jest super, prawda? Nie? Że każdy otworzył na jakiejś stronie i co tam ty przeczytasz. Ale jak to powiedziałeś o książkach, które są stworzone specjalnie dla par? Są książki dla par. Do wspólnego czytania? Na przykład. Są ze wspólnymi. I na czym to polega? No na przykład, nie wiem, jest książka, Boże, żebym teraz nie pokopała. No. Załóżmy, Sztuka Intymności bodajże się nazywa. I tam jest rozdział i do rozdziału są ćwiczenia. Ćwiczenia? Tak. Bardzo fajne dla par. Ale ćwiczenia takie, że trzeba sobie coś tam pisać? Takie, że na przykład, nie wiem, mamy zadanie takie albo inne, że musimy, nie wiem, coś tam dla siebie zrobić. A, czyli taka interaktywność. Jest dużo strasznie fajnych kart dla par, w których są pytania, które pomagają nam rozmawiać. Ale to nie muszą być około psychologiczne rzeczy. To może być na przykład to, że, nie wiem, ja dzisiaj zapraszam cię na spacer gdzieś tam i sobie idziemy na spacer. Albo nie wiem, wspólnie gotujemy. Wydaje mi się, żeby jak najwięcej tych rzeczy po prostu takie mieć wspólne, rzeczy, które tak naprawdę robiliśmy na początku relacji, a które z różnych powodów przestały się dziać. Nawet nie dlatego, że nie mamy na nich ochoty, tylko właśnie wkradła się ta rzeczywistość, rutyna, pojawiły się dzieci, nie wiem, kredyty, staż, relacji i tak dalej. Nie? Już nie przepieprzanie, a zapieprzanie. Dokładnie. I tam już nie ma energii na różne rzeczy. Nawet, słuchajcie, masaż wzajemny, nie? Że ktoś jest taki, mówi, ja za mym dzisiaj, no dobra, to słuchaj, to ja cię dzisiaj pomasuję, ty mnie jutro, okej. No i coś się dzieje. No to już mamy trochę inspiracji. No. Że niedziele są zawsze, nie wiem, niedziele na randki, tak? I sobie ty wymyślasz raz w tygodniu, gdzie mnie zabierasz, raz w tygodniu ja wymyślam, gdzie zabieram ciebie. I jest to też pod, nie wiem, no jakąś tam tajemnicą. Ale musi być jedna zasada. To nie musi wiązać się z kasą, bo to różnie ludzie mają, nie?
I doceniamy każdą inwencję. Czyli to nie jest tak, że nie wiem, jak ja wynalazłam super knajpę ze streetowym jedzeniem, to teraz ty masz mnie nie wiadomo jak zaskoczyć. Tak? Bo każdy z nas ma inne zasoby i inne umiejętności. Nie? Tak sobie też pomyślałam, żeby już nie wychodziło to na jakiejś rywalizacji. No właśnie. Że teraz jak już, ojejku, on mnie tak zaskoczył, że co ja teraz wymyślę? Dzwonię nie po 15 swoich koleżankach. Gdzie ja mam go zabrać? Ja mam taki pomysł dla bogaczy. Jak wspólnie spędzać czas. No. To znaczy, że za każdym razem zadanie brzmi następująco. To ma być jeszcze droższa knajpa niż ta poprzednia. No, to, prawda? I tam jakiś element rywalizacji, wiesz, który rachunek będzie najwyższy po prostu. Ale to mi się trochę skojarzyło no też co? Z prezentami, mm-hmm. że prezent nie chodzi o to, żeby był jak najdroższy, tylko żeby był dobrany do tej osoby, tak. Żeby to był przemyślany prezent, a nie, że pójdziesz i kupisz najdroższe perfumy, no bo to jest takie poligi najmniejszego oporu. I mało tego, słuchajcie, to nie musi być tak, że ja, bo ludzie mają różnie. Ja na przykład śmieję się, że ja lubię kontrolowane niespodzianki. To jest moje personalne. No, to znaczy. Wytłumacz, dlaczego tak? To jest związane z moimi wczesnymi doświadczeniami, różnymi zawodami życiowymi, więc stwierdziłam, żeby sobie tych zawodów życiowych nie fundować, to ja ułatwiam sprawę i mówię, że są na przykład takie, oczywiście w granicach normy, nie? Ale są takie rzeczy, takie ewentualnie, takie, któraś z nich jakby się pojawiła z okazji na przykład moich urodzin, to byłabym przeszczęśliwa. No, to jest bardzo dobry pomysł, uważam. I też sprawdzian, czy ten partner cię słucha. No, to już, no, to już jest niebezpieczne. Ale SMS-em wiesz, albo mailem. To... Jest to sprawdzian taki, nawet 2 tygodnie, 3 tygodnie przed urodzinami, nie nawiązując do urodzin, że chciałabym coś tam, no i sugerujesz, a potem dostajesz zupełnie coś innego na przykład, prawda? No ale znaczy, tak się zdarza. Może tak być, albo nie poświęci akurat uwagi tej, albo już wcześniej coś wymyślił. No, chyba, więc tak. Właśnie, jeżeli jesteśmy osobami, które mają takie doświadczenia częstych rozczarowań w tym obszarze, to po prostu pozwolić sobie na to, że my też możemy powiedzieć. To nie jest nic złego i to czasami ułatwia sprawę i ta druga strona może, nie wiem, kupić mi te perfumy, które mam ochotę dostać, a jednocześnie zrobić mi niespodziankę z tym, że dostanę do tego piękny bukiet, nie? Mhm. Super. I wszystko się zgadza, wszyscy zadowoleni. Tak, wszyscy ale to zadowoleni. To jest bardzo, bardzo ciekawy temat i co prawda już mamy święta, choinkę za sobą, ale będą kolejne okazje. Ale są urodziny, jakieś tam inne rzeczy. Okazji nie brakuje. Czyli, bo ja myślę, że bardzo wiele osób, również w parach, nie myśli o tym w ten sposób, tylko próbują się jakoś tam wykazać i mają swoje pomysły, które mogą być całkowicie nietrafione i mamy potem nieprzyjemną sytuację. I mamy takie na zasadzie, nie no, fajnie, super, że dostałem żelazko, nie? No nie, to już w ogóle o czymś takim nie mówię. Ale załóżmy, że facet sobie wymyślił, że kupi, załóżmy broszkę. No tak. To będzie broszka. Srebrno, a ona nosi złoto, na nie? Na przykład, ona, wiesz, faceci się nogą na biżuterii nie znają, no ale sobie wymyślił i nietrafione, czy się można pójść wymienić prawdopodobnie. Ale to też czasami, wiesz, pytanie jakie jest w parze, bo czasami jest trudno powiedzieć, wiesz, no super, dzięki, ale nie podoba mi się, nie? No tak, i potem nawet jak powiesz, to ty się gryziesz, że kurczę, mogłam mu tego nie mówić, bo się wykazał, chciał dobrze, a ja znowu coś spieprzyłam. Ale i tak to wyjdzie, bo nie będziesz prawda? Nosić tego. Tak. No i tak wyjdzie, tak. No, wyjdzie szydło z worka, albo broszki. A propos broszki. No właśnie. albo to samo z zapachami. No, kupić zapach dla kogoś to nie jest taka prosta sprawa. To tobie się udało. No tak, no ale to miałem farta. No. Znaczy można pójść zawsze ze sobą do perfumery i tam wąchać wspólnie te perfumy, nie? I tam notować sobie. Ale... I zwariować. Ale i sprawdzasz tak. Wytrzymałość wtedy tego partnera. Ale można też sobie ułatwiać życie. Ja jestem w ogóle za tym, żeby sobie życie ułatwiać. I w parze tym bardziej. Właśnie. Tak. Ale też właśnie o tym zaskakiwaniu się to, co mówimy, no bo że z jednej strony to jest fajne, ale ja mam wrażenie, że zawsze ta jedna strona jest taka bardziej inicjująca, aranżująca, chcąca zaskoczyć, dbająca o to, żeby ta rutyna się, broń cię, Panie Boże, nie wkradła, a ten drugi, no zwykle jest to mężczyzna, człowiek, czuje się tak przebodźcowany tymi jej pomysłami. Czy takie pary do ciebie przychodzą, że wiesz, ale ona chce dobrze właśnie, bo ona się boi tego, że przychodzą najczęściej, jak ona jest już wściekła. Że on nic nie robi. Tak, że ona już ma dosyć i że po prostu... I ona go ciągnie do tak, ciebie. Tak, na przykład. I ona go ciągnie do mnie. Albo on też chce pójść, bo myśli sobie, że on już nie wie, o co jej chodzi. Bo i on co? Przecież we wszystkim partycypuje. Nie już ma potąd i partycypuje. No i co wtedy mówisz takim?
Znaczy ja wtedy tłumaczę, że nie da się w relacji zawsze idealnie, żeby było 50-50. Mhm. I że to jest tak, że my mamy różne zasoby i trzeba mieć świadomość tych zasobów, że każdy z nas będzie miał inne talenty w parze. I że najprawdopodobniej będzie tak, że jedna osoba będzie tą, która będzie bardziej organizowała niż ta druga, ale chodzi o to, żeby bliżej to może zrównoważyć. Czyli, że nie powiem mi, słuchaj, no tak, musimy popracować nad twoim mężczyzną, żeby również inicjował, tylko próbujemy się zastanowić, jak obie strony się w tym czują i też zrozumieć, że to inicjowanie albo to partycypowanie może być bardzo, i tak jest zresztą, bardzo często jest powiązane z naszymi wczesnymi doświadczeniami domowymi. Jeżeli na przykład funkcjonowaliśmy w domu, w którym weekend był cudownie rozmemłany, rodzice nie mieli specjalnie planów, raczej każdy siedział w swoim pokoju, coś tam robił i nikt sobie nie przeszkadzał, to my nie będziemy mieli super, znaczy możemy mieć, ale jest duże prawdopodobieństwo, że trudniej nam będzie inicjować różne rzeczy. Że gdzieś możemy się tego uczyć dopiero od tej drugiej strony. Mało tego, że nawet jakbyśmy chcieli zainicjować, to może u nas funkcjonować lęk przed tym, że to nigdy nie będzie tak dobre i tak fantastyczne jak tej drugiej strony, nie? Więc to jest w ogóle rozmowa o oczekiwaniach, o właśnie wprowadzaniu nowych nawyków, o takim docieraniu się. Więc tak podsumowując, no próbujemy trochę zaprosić tą drugą osobę do tego, żeby opowiedziała, jak ona by chciała, żeby było. No gdzieś pójść w taką stronę, żeby oni się dogadali, nie? Znaleźć złoty środek. Złoty środek, tak. Że partycypacja też czasem nie jest zła, bo żeby ona też doceniła to, że to nie chodzi o to, żeby wszystko jechało na jej energii, ale że fajnie mieć kogoś, kto na przykład jest otwarty na różne pomysły, tak? Jeżeli ona jest ta, która, nie wiem, ma większego nosa do znajdowania świetnych koncertów, no to niech ona już sobie to doceni i to zostawi, tak? A jego możemy zaprosić do innych obszarów w życiu. Mhm. I z twoich doświadczeń wynika, że te pary sobie jakoś później to przepracowują, słuchają ciebie, wyciągają wnioski, czy jest opór materii? A wiesz co, to różnie. To zależy, na jakim etapie para przyjdzie. Bo jeżeli jest tak, że ludzie są pogubieni, ale tęsknią za sobą, to jak najbardziej pójdzie. Natomiast jeżeli już są poodcinani od siebie, sfrustrowani, po drodze było mnóstwo pretensji, dużo takich poranionych sytuacji, no to będzie trudniej. Ale też trzeba się to zrobić, oczywiście. A czy jest taka recepta, żeby rozróżnić kryzys od tego, że miłość się już skończyła i nie ma czego lepić na nowo? Ja myślę, że taką rzeczą, która jest bardzo niebezpieczna i może iść w taką stronę, że może być trudno już cokolwiek polepić, jest to, jak zaczynamy sobą gardzić. Gardzić? No to jest takie mocne słowo. Straszne słowo, ale to jest tak, że się patrzy z takim... na tą drugą osobę. Że co, nie lubię go? Drażni mnie? Nie, że jest słaby, że już jest taki, no, nie? Jakby, że w takim podejściu, Boże, co ona tam wie? Co on tam umie, nie? To już jest w tym pogarda. To jest straszne. Ale to jest tak, że jak najpierw jest odcięcie i tak sobie dryfujemy gdzieś obok, później jest frustracja, później zaczynamy się kłócić. Najczęściej kłócimy się de facto nie o te rzeczy, które są przedmiotem kłótni, tylko o coś pod spodem, tak? Ty mnie nie widzisz, a ty mnie nie rozumiesz, a ty mnie nie doceniasz, a nie wiem, a dla ciebie nie jestem ważna, albo najważniejsza i tak dalej, i tak dalej. No to później zaczynamy się okopywać, jak nie umiemy ze sobą rozmawiać. Jak na tym etapie nie zrobimy porządku, to im więcej się ranimy, tym więcej wchodzi takich mechanizmów obronnych, które każdy z nas wnosi z tych swoich wczesnych etapów życia. Właśnie taki, że ktoś się odcina, to ktoś się zaczyna awanturować tak naprawdę po to, żeby złapać kontakt z tą drugą osobą. No to ta druga strona jeszcze bardziej ucieka, aż w rezultacie robi zwrot i sama zaczyna być nieprzyjemna. I w tym wszystkim zaczyna się pojawiać taka pogarda, taka na zasadzie weź się też... daj spokój, już nie gadaj ze mną, nie? Nie mówiąc już o inwektywach, jakichś tam innych już naprawdę trudnych sytuacjach. I mówimy o tym dlatego, że jeżeli dochodzi do właśnie takiego stanu pogardy,
to już jest pozamiatane? To już jest naprawdę bardzo trudno z tego wrócić. Znaczy, znam pary, które z tego wróciły, tylko tak naprawdę no, ten proces w terapii zajął im 3 lata. Mm-hmm. No. To też musieli mieć jakąś motywację, żeby tak... No tutaj dużą motywacją czasami są dzieci. Mm. I dużo wspólnych też dobrych doświadczeń wcześniej. Mm-hmm. Natomiast najczęściej jest tak, że jak już jest pogarda, to jedna osoba już jest co najmniej jedną nogą poza związkiem. Taka, no, nie ma chęci rozmowy, gdzieś się mijamy. Nie ma w ogóle, jak człowiek się patrzy na tą drugą stronę, to patrzy się jakby przez tą osobę. Tak, nie ma chęci wysłuchania. Ostatnio słuchałam z Kasią Nosowską podcastu jakiegoś, która napisała też świetną książkę i też zadano jej pytanie, kiedy miłość się kończy. Ona powiedziała, kiedy już zaczyna ta miłość tak śmierdzieć. No to jest to właśnie, nie? Że tak jest człowiek, tak ze wstrętem to się kojarzy bardziej. Tak, i właśnie to, co powiedziałaś, gardzisz i tak śmierdzi po prostu, że nie możesz patrzeć już na tą osobę. Ale to musi być okropne, bo nawet jeżeli nie śpisz w jednym łóżku z tą osobą już, ale jest pod twoim dachem współlokator, którego nie znosisz. Tak, a ludzie tak potrafią latami. Ale co, przez lenistwo, że jest wygodniej? Przez pogubienie, przez powinności, przez stereotypy, własne lęki. Dlatego tak naprawdę trochę trzeba zacząć od siebie pracę, nie? To taki nowy rok jest dobrym momentem, żeby też zacząć życie na nowo już w pojedynkę? Ja jeżeli jest ten etap oczywiście, tak? Wiesz, bo nie chcę też tutaj rozdzielać ludzi, którzy nas oglądają, bo też nie każdy jest na takim etapie. Ty też powiedziałaś w jednym z podcastów, że są psychoterapeuci, którzy mówią, żeby się rozstać, mimo że nie znają tak naprawdę w 100% tych relacji. Nie pamiętam, u kogo gościłaś, ale powiedziałaś. U Rafała Gębury. U Rafała Gębury, tak. Więc też nie chciałabym tutaj takich test jakichś rzucać, ale czy ten nowy rok jest takim momentem dobrym, żeby właśnie też przeanalizować ten swój związek? Znaczy, każdy moment jest dobry. Jak jesteśmy przy nowym roku, to jak najbardziej. No, próbując gdzieś takie nowe otwarcie wprowadzić. Natomiast trzeba być bardzo ostrożnym na to, żeby nie iść w stronę, dobra, to teraz wszystko odcinamy grubą kreską. Bo tak się nie da. Czyli bardziej jest, jeżeli chcemy nowe, to też musimy się nastawić na to, że każdy z nas ma jakieś swoje, być może, nie wiem, żale, swoje lęki, które musimy wzajemnie uprawomocnić. Czyli, że to, że ktoś, nie wiem, myśli sobie, no, czułam się opuszczona przez ostatni rok przez ciebie, to nie oznacza, że ja mam się teraz bronić, bo ja robiłem wszystko, czy robiłam wszystko, żeby ta osoba się tak nie czuła i że to jest o mnie, tylko, że to jest o niej, o tej osobie. Czyli, że ja w zasadzie muszę uprawomocnić, okej, rozumiem, że tak się czułaś, bardzo mi przykro, czy rozumiem, że tak się czułeś. No to skoro już o tym rozmawiamy, to zastanówmy się, co możemy zrobić, żebyś się tak nie czuła. Bo my się mamy tendencję do tego, żeby się bronić. To jest ten też ten problem związany z komunikacją. Że ktoś nam coś mówi, słuchaj, jakoś tak mi źle było ostatnio, nie wiem, na tym spotkaniu, bo powiedziałeś to i to, nie? Tam przy innych, załóżmy. I zamiast się zatrzymać, powiedzieć, ojej, opowiedz mi o tym, ale dlaczego tak się poczułaś, nie? Czy poczułeś? To my mówimy, ale daj spokój, o co ci chodzi? W ogóle już nic takiego nie powiedziałem. A w ogóle to daj spokój, rozmuchujesz to, nie? Umniejszamy temu problemowi. Umniejszamy, ale to też nie jest tak, że umniejszamy, bo jesteśmy wredni. Tylko umniejszamy, bo nas uczono umniejszania. Nas uczono umniejszania? No słuchaj, historie z wczesnych etapów. Boli mnie, nie wiem, coś tam, do wesela się zagoi. Nie? Pokłóciłam się z Krysią w szkole. O Jezu, znowu się pokłóciłaś z Krysią w szkole. A może coś takiego zrobiłaś, że już Krysia z tobą nie wytrzymała, nie? Albo, dobra, jutro jest następny dzień, jutro się pogodzicie. To nie są świadome rzeczy. Rzadko się zdarza być, ojej, to musiało być bardzo przykre, że się pokłóciłaś z Krysią, nie? No nikt tak na co dzień nie mówi, wydaje nam się. Znaczy teraz ludzie zaczynają tak mówić, jak chodzą na terapię, ale i tak im się to wydaje dziwne. A to powinno być normalne. To powinno być normalne, nie? Że ktoś mówi, nie wiem, zmęczona jestem. Ojej,
no to, to jak ci mogę pomóc, nie? No ja też jestem zmęczona. No tak, 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 tak. Oczywiście. No to chodź sobie, pogrzebimy na kanapie, nie? No tak, no to, to jest kwestia tego, że ludzie się też nie słuchają albo są, nie potrafią. Nie potrafią. Słuchajcie, no jak zwróćcie uwagę, jak to jest takie proste ćwiczenie w ogóle dla was, dla słuchaczy, że jak z kimś rozmawiamy, to jak często pojawia się chęć zadania kolejnego pytania w głowie w momencie, kiedy ta osoba mówi, albo w ogóle, jak już jesteśmy z kimś blisko, opowiedzenia swojej historii w związku z tym, jakie emocje się w nas budzą. To jest wręcz naturalne, ale to też świadczy o tym, że my się świadomie nie słuchamy. Że świadome słuchanie to jest takie, że słucham i staram się nie mieć w głowie interpretacji, kolejnych pomysłów, co mogę powiedzieć, swoich historii. Tylko słucham. Tylko słucham i jeszcze jest takie ćwiczenie, którego uczymy na terapii. Odzwierciedlam. To jest w ogóle. To w ogóle brzmi jak... To dajmy przykład. No nie wiem. No nie wiem, powiedz mi coś o sobie. Jestem mężczyzną w sile wieku, mieszkam w Warszawie, urodziłem się na Mokotowie. A tak bardziej osobistego. Coś bardziej osobistego. No ale nie, nie, załóżmy, nie wiem, no przychodzisz, coś tam się wydarzyło, nie? I mówisz... Ale tobie... Opowiadasz mi o czymś, nie? Mówisz, no że... słuchaj, ale mnie wkurzył ten taksówkarz, z którym dzisiaj jechałem. Śmierdziało w tej taksówce, bo widocznie tam pali papierosy. Coś burczał, nie miał mi wydać reszty. Był nieuprzejmy, koszmar. Ojejku, słyszę, że musiałeś mieć super niefajną podróż taksówką. No koszmarną. No naprawdę dawno mnie coś takiego nie spotkało. No ja sobie tak wyobrażam, że tam naprawdę musiało nieźle śmierdzieć. No śmierdziało i dosłownie i w przenośni, wiesz co? Nie myślałem o tym, że taki niby drobiazg, taka drobna sytuacja może mnie tak wkurzyć. No, no ja widzę, że jesteś chyba totalnie wkurzony. No daj spokój, no. Szkoda. Ale zobacz, co się dzieje. Ale zobacz, co się działo. Tak. Druga strona, nie, bo tobie to jakoś naturalnie przyszło, że ty naturalnie zacząłeś dalej opowiadać o tym, jak się czułeś, jak tam było i że w ogóle jakieś jesteś wkurzony. No ale ty mi w tym pomogłaś. No bo ja cię odzwierciedlałam. Ja ci nie mówiłam w zasadzie, no wiesz co, ja pamiętam takiego jak jechałam, w ogóle waliło tak, że się nie dało w ogóle oddychać, słuchaj. Ale to nie jest rozmowa, nie? Ja wtedy nie odzwierciedlam, ale jak mówię, kurczę, ja słyszę, że musiałeś mieć mega niefajną podróż taksówką, to ty masz ochotę opowiadać dalej i słyszysz i czujesz się słyszany. Czyli nie za tym myślisz, tylko co ty chcesz opowiedzieć. Tak. A my ostatnio też mówiliśmy o czymś takim, że coś opowiadasz ludziom o wakacjach, że byliśmy ostatnio w Hiszpanii, w Maladze, byliśmy w Muzeum Picassa i od razu ktoś mówi, o ja nie byłem, ja chciałbym bardzo pójść, ale byłem w Muzeum Picassa, znaczy nie w Muzeum Picassa, tylko wystawę Picassa, widziałem w Madrycie, bo tam byłem, aha, ale wiesz, nie pyta, no dobrze, i jak to muzeum tak, albo, w Maladze? Albo co polecacie w tej Maladze, nie? Tak, tylko opowiada o sobie. Ale to nie jest, że ze złej woli ludzie coś takiego nie, to mają. Nie, to jest tak naturalny taki trochę konkurs wchodzimy, nie? I w związkach tak jest też? Też. No jak normalnie tak rozmawiamy z innymi osobami, no to dlaczego mielibyśmy tak w związku nie rozmawiać? No to trudny temat, bo jak tu się nauczyć czegoś takiego? Znaczy terapia rozumiem, ale są jakieś kursy słuchania? Są, ale nie, no w ogóle jakby uczenie się odzwierciedlania. To jest odzwierciedlanie, czyli muszę swoimi słowami spróbować powtórzyć to, co wydaje mi się, że usłyszałem. I ktoś powie na przykład, czy jak ja mogę powiedzieć, wiesz co, wydaje mi się, że z tego co opowiadasz miałeś strasznie niefajną podróż taksówką. I ja mogę nie trafić w tym odzwierciedleniu, ale ty mi wtedy dopowiesz, nie, no już bez przesady, taka niefajna była, bo w sumie to facet opowiadał ciekawe historie, nie? Mhm. A co ci takiego opowiedział? I znowu podążam za tobą, nie? Czyli tak jak ty opowiadałeś o tym, że byliście w tej Maladze i w Muzeum Picassa, no właśnie. Okej, to jakie to muzeum, nie? Jakby fajnie polecacie, czyli podążam za kimś, a nie opowiadam o sobie. I wtedy pewnie
Kolejnym etapem byłoby to, że przerzucamy narrację na tę drugą stronę. Czyli tak. Najpierw odzwierciedlam, odzwierciedlam, odzwierciedlam. Maciek, musimy tak za rękę trzymać, żeby się nie odzywa. Przecież u nas mamy każdy w związku z jakaś... Ale to jest bardzo ładne. Odzwierciedlaj trochę. My swoją już mamy. A to jest piękna metoda. Ja wtedy wiem, że mam odzwierciedlać, tak? Ale to jest super metoda, bo zobaczcie, jak często ludzie się przekrzykują. A jak się tak złapie, na zasadzie rozumiem, że dam ci za moment głos. Tak, właśnie o to chodziło, więc ja teraz dokończę myśl, dobrze? Ta myśl była taka, że wtedy, kiedy ja odzwierciedlam i w którymś momencie powinienem dostać jakby przekazanie pałeczki na moją stronę. No słuchaj, a tobie się zdarzyło kiedyś coś takiego w taksówce? Tak, tak. Albo i wtedy ta druga strona opowiada. Albo na przykład, no dobra, ja już mam dosyć gadania o tej taksówce, a co u ciebie? Albo jak ci minął dzień. Ale nie? Że jest w ogóle to jest ta interakcja, jest to przerzucenie, a nie, że tak stawiamy kropkę, no to już koniec. Może nie musi, to zależy jaka jest potrzeba, bo w ogóle tą technikę, słuchajcie, ją się uczy parę też po to, że w momencie, kiedy jest konflikt i umiemy już odzwierciedlać neutralne rzeczy, to później tego używamy w konflikcie. I to jest po prostu piękna technika czyszcząca złość, bo dajemy pozwolenie temu, że ktoś mówi o tych swoich emocjach, nie wiem, złości czy smutku, jest taki pik. My się uczymy trzymać w ryzach, żeby się tam nie bronić, tylko podążać za tą osobą i najczęściej jest opad emocji, ktoś mówi, dobra, okej, już mi ulżyło, nie? Jak ktoś mówi, dobra, to czego potrzebujesz? Co możemy zrobić? I później możemy zrobić zmianę. Czyli okej, dobra, to już ty jesteś zaopiekowana, to teraz możemy się zająć mną, to ja mam ci do powiedzenia, że mi na przykład trochę nie pasuje to i to. Tylko, że to jest możliwe, kiedy znamy tą technikę, umiemy odzwierciedlać i ona pomaga w tym, bo to jest na przykład nagminne, co pary sobie robią, nie wiem, coś się skumuluje i przychodzę i mówię tak, wiesz co? Od dawna mnie nie przytulasz, załóżmy. Mam takie poczucie, brakuje mi tego. Jeszcze z pretensją, nie? Aha. Jak nie ma odzwierciedlenia i nie ma tej umiejętności, to druga strona mówi, tak? Wiesz co? A ja też już nie wiem, kiedy ty mi powiedziałaś miłe słowo, nie? I wtedy na przykład ona mówi, wiesz co, ale to jest tak, że za każdym razem, jak ja zaczynam rozmowę o moich emocjach, to ty zaczynasz o swoich. No, bo chyba jest rozmowa o emocjach i teraz tak każdy rzuca tymi swoimi, nie wiem, kulami śnieżnymi. A jak się nauczymy, że ten, kto pierwszy przychodzi z jakimś problemem, ten ma pierwszeństwo. Czyli jeżeli ja czegoś potrzebuję i przychodzę i nagle w tej drugiej osobie się odpala, że no, ale ja też chcę o czymś powiedzieć, to ja już muszę poczekać, bo ja nie byłem pierwszy, ja nie wziąłem tej inicjatywy. Tylko tego trzeba się nauczyć. Tego się trzeba nauczyć, zapamiętać. Hasło odzwierciedlanie, to już będziemy wiedzieć, o co chodzi. Ale to jest do nauczenia się w momencie, kiedy nie są narośnięte te frustracje wszystkie i tak jak mówiłyśmy, no już ten kryzys jest taki bardzo, bardzo, bardzo na bardzo późnym etapie. Znaczy to jest w ogóle do nauczenia, jeżeli po prostu mamy chęć jednak zmiany komunikacji. Ja w ogóle do tego zachęcam, żeby próbować to robić z ludźmi w ogóle, w neutralnych również relacjach i z dziećmi i zobaczyć, jakie cuda to działa w ogóle. A tak sobie jeszcze myślę, myśląc o nowych nawykach naszych. No właśnie, nowy nawyk, odzwierciedlenie. Odzwierciedlenie, to już mamy kolejny. Tak. Ale jeżeli my wiemy, bo myślę, że często tak się zdarza, że my wiemy, że my tego partnera może krzywdzimy, ranimy, że nie jesteśmy w stosunku do niego fair, w porządku, ale nie jesteśmy w stanie zapanować nad swoimi emocjami na przykład, nad zazdrością. I chcemy to zmienić, ale nie potrafimy. To trzeba iść na terapię. Kropka. No dziękuję bardzo. Nie, to następne pytanie. A co mamy zrobić? Porozmawiać z nim o tym, że powiedzieć, że my jesteśmy, bo wiesz, żeby też nie było, bo w związku nigdy, tak jak powiedziałaś, nie jest 50-50 i zawsze komuś się wydaje, że jest lepszy. Znaczy na pewno terapia w tym pomaga. Na przykład pomaga w tym, że jeżeli jesteśmy osobą, która ma silną zazdrość, a to jest najczęściej powiązane z takim schematem, my w terapii schematu mówimy o schemacie opuszczenia, czyli włącza się lęk, a ten lęk jest nadbudowany zazdrością i chęcią kontroli, bo tak żeśmy się uczyli, że być może, nie wiem, mniej będzie tego lęku w nas pracowało, jak będziemy mieli pełną kontrolę nad tą drugą osobą. Ale są sytuacje, których nie możemy kontrolować i wtedy pojawia się zazdrość. No chyba, że mamy do czynienia z taką osobą,
która faktycznie daje nam powody do zazdrości, to jest już inny temat. Ale załóżmy, że jestem zazdrosna i taki klasyk jest, nie wiem, że on jest na wyjeździe i ja dzwonię, on nie odbiera, ja dzwonię, on nie odbiera, ja już dzwonię, on nie odbiera. I afera. I on odzwania do mnie z taką opcją, co jest kochanie, a ja z mordą, nie? No tak, taki i schemat. Nie? I nie biorę pod uwagę tego, że on naprawdę mógł nie odebrać. Gdzieś tam, jak mi emocje opadną, to wezmę pod uwagę, ale mówimy o tych sytuacjach, kiedy ranię trochę poza kontrolą, nie? No to dlaczego ja powiedziałam iść na terapię? Bo terapia wtedy pomoże nam w odpowiedni sposób usiąść i pogadać z tą osobą. Właśnie, żeby się przyznać, co ja rozumiem, że to jest niefajne, co ja mogę robić. Ja już umiem oddzielić to, że to jest, jak te emocje mi opadną, że to jest moja zazdrość i ona wynika z tego i z tego. Czyli w terapii uczę się, co tak naprawdę spowodowało, że ja sobie nie radzę z takimi emocjami, mam taki krótki ląd. I pomaga to też tej osobie lepiej to zrozumieć. I to nie chodzi o to, że teraz on czy ona ma myśleć sobie, no dobrze, to ja teraz muszę akceptować te wybuchy złości, bo nie wiem, ta druga strona miała tak ciężko, bo nadal ta praca jest po mojej stronie, ale łatwiej mi będzie, nie wiem, pomóc tej osobie. Czyli na przykład możemy wiedzieć, że są takie newralgiczne rzeczy, które odpalają taką osobę, i że na przykład, nie wiem, ja się uczę, że mogę nie odebrać, ale nie wiem, mamy jakieś hasło, nie? Jakie to hasło jest takie typu jestem, to znaczy, że ta osoba, która pracuje nad sobą, ma sobie przypomnieć, że to nie chodzi o to, że tam moja fantazja wzięła górę i tam na pewno te różne rzeczy się dzieją, tylko że gadamy o tym i że ta osoba jest i chętnie mi pomoże w jakoś rozwiązaniu mojego problemu. Mhm. Czy jest możliwe ponownie zakochanie się? W tej samej osobie oczywiście. Jest. Ja myślę, że to jest inne zakochanie się wtedy. Że to jest inny etap zakochania i to zakochanie może być dużo fajniejsze od tego zakochania na samym początku, bo to zakochanie takie pierwsze, kiedy nas dopadają te motyle w brzuchu, ta chemia schematów, jak my to mówimy, to jest zakochanie często w jakiejś wizji w naszej głowie, która później powoli się rozsypuje, jak wchodzi rzeczywistość różnego rodzaju rozczarowania. A to drugie zakochanie, jak ze sobą pracujemy i świadomie idziemy przez to życie w parze, pielęgnując też te takie nawyki, chociażby takie, jakie wy mieliście teraz tutaj, może być takim pięknym zakochaniem wokół poczucia bezpieczeństwa i też takiej przyjaźni. Jeszcze... Nie, no powiedz. Bo nie, ja chciałem powiedzieć, że na pewno zapamiętam z naszej rozmowy dwa elementy. Jedno to oczywiście odzwierciedlanie, a drugie to te małe kroki, o których mówiliśmy na początku, a propos wprowadzania fajnych nawyków. A ja zapamiętam najbardziej to też, żeby czas spędzać aktywnie. Może nie aktywnie, żeby teraz nagle pierwszy sobie. Chociaż można by było. Niedziela łyżwy. Nordic walking, nie, sobota. No. Tak. Się wydaje, że takie hasło zrównoważenie, odpowiedni balans to jest ważne. Ale żeby nie grzybieć na tej kanapie. Znaczy grzybienie jest fajne na kanapie i spoko, jeżeli sobie ustalimy, że to jest czas na grzybienie, ale że nie jest głównym naszym wspólnym spędzaniem czasu. Czyli, że jutro sobie idziemy, nie wiem, na spacer czy gdzieś na kolację, a dzisiaj będziemy grzybieć. To jest w porządku. No tak, oczywiście. Czyli to też powinno być zaplanowane, krótko mówiąc. A teraz trochę jeszcze, tak na koniec naszej rozmowy, trochę kij w mrowisko włożę. I o samorozwój chciałam się ciebie zapytać. Czy samorozwój nie jest takim czynnikiem, który nas leczy i nam pomaga, ale w relacji szkodzi? No jak mamy po drugiej stronie osobę, która nie chce się samorozwijać, to będzie szkodzić relacji, bo jedna osoba pobiegnie, a druga jej nie nadgoni. No, może tak być. Znaczy, inaczej, może pójść za nią. To też może być tak, że pracując nad sobą jesteśmy bardziej świadomi, więc zaczynamy bardziej artykułować w lepszy sposób to, co jest nam, nie wiem, potrzebne w tej relacji. I może być tak, że dzięki temu zaktywizujemy tą drugą stronę. Ale jeżeli po drugiej stronie mamy kogoś, kto jest kompletnym betonem i nie chce nic zmieniać, to samorozwój i większa świadomość siebie, większa świadomość swoich emocji i życie bardziej w zgodzie ze swoimi wartościami
będzie nas powoli katapultować z takiej relacji. No bo zadałam to pytanie też patrząc na to, co się dzieje wśród moich znajomych i częściej kobiety sięgają po ten samorozwój, po książki takie jak ty napisałaś, czy po słuchanie naszego podcastu i po kilku latach stwierdzają, że rzeczywiście ten mężczyzna, ten partner nie chce się samorozwijać, tak? Że nie rozumie, o czym ona mówi. Ta kobieta. I tak sobie myślę, że z jednej strony fajnie, że ten samorozwój coraz częściej nam towarzyszy, a z drugiej strony, czy my nie jesteśmy przebodźcowani tym samorozwojem, że zapominamy o tych najbardziej takich podstawowych rzeczach związanych z naszą relacją. No. A wiesz, a nowy rok jest do tego dobrym momentem, bo znowu sobie myślimy, co by tutaj, na jaki kurs się zapisać, prawda? Nie, nie, to bez przesady, dokładnie. Znaczy wiesz, bo jeżeli mamy coś takiego, że idziemy w samorozwój, ale się nie komunikujemy z tą drugą stroną i nagle myślimy sobie, Boże, jestem tu, a on jest tu. No to sami żeśmy też do tego trochę doprowadzili. No, jeżeli relacja jest względnie dobra i w jakiś sposób umiejętny zapraszamy tę osobę do tego, żeby, bo przecież związek też jest po to, żebyśmy się wzajemnie rozwijali. My się triggerujemy często w różnych też trudnych sprawach, ale jak na to spojrzymy, że to jest po to, żebyśmy się wspólnie, wzajemnie rozwijali, to można dzięki temu dużo osiągnąć. Natomiast faktycznie, jeżeli ucieknę w samorozwój, bo czasami to też jest ucieczka przed bliskością, przed na przykład niechęcią zmiany czegoś w tej relacji, to później jest to taki też dobry wytrych do tego, żeby powiedzieć, no ja pracuję nad sobą od lat, a on nic nie robi, nie? Albo ucieczka przed samotnością, jak jesteśmy samotne w tym związku, żeby coś robić, a niekoniecznie szukać nowego partnera, ale żeby się czymś zająć, to stawiamy na siebie. Tak może być. Czyli nie dość, że mężczyźni nie słuchają naszego podcastu, w ogóle nie dość, że nie czytają książek, to jeszcze w dodatku nie lubią samorozwoju. Zaraz mnie hejtują. A wiecie co, ja mam tak, to ja będę bronić tych mężczyzn, dlatego że ja jak pomyślę teraz, jakbyście zerknęli w mój kalendarz, to statystycznie jest tak, że ja mam dokładnie pół na pół pacjentów i pacjentek. Więc faceci chodzą na terapię i faceci są bardzo fajnymi pacjentami i bardzo fajnie nad sobą pracują. A sami z siebie chodzą? Czy dlatego, sami z siebie chodzą. Ale dlatego są fajne. I mam też takie przypadki, gdzie pierwsi poszli i później wkurzeni wysyłali dopiero swoje żony. Na zasadzie ja już tyle zrobiłem, ja umiem to zrobić, to mi wychodzi. I mam też pełne zrozumienie dlatego, że jest jej trudno, ale wściekam się na nią, że ona jeszcze nic ze sobą nie zrobiła. No proszę. Też są takie historie. Czyli są zadaniowi. Że jak, bo też na terapii domyślam się, że dajesz też jakieś zadania domowe. Tak, i bywają. Są bardziej tacy zadaniowi, że wykonują to. Nie każdy, zależy, bo są też tacy, którzy lubią pływać i bardziej tam średnio im w tym idzie. Natomiast bardziej powiedziałam to po to, żeby odczarować ten mit, że kobiety idą w samorozwój, a faceci tam gdzieś mają to gdzieś. Nie. Faceci zaczęli chodzić na terapię, faceci zaczynają bronić, że tak powiem, się w tych obszarach samorozwoju również. A zadbanie o siebie, nie mentalne, nie samorozwojowe, tylko fizyczne, zadbanie o swoją figurę, sylwetkę, urodę, zdrowie, pomoże nam zreperować relacje? To ma jakiś wpływ na to, jak będziemy względem tego partnera, partnerki? Na pewno ułatwi to. No bo ważne jest też przy okazji tego zagrzybiania. A dlaczego, o co chodzi z tym zagrzybianiem znowu? Też zapamiętam. Tak, zagrzybianie też zapamiętam. Zagrzybianie kanapy. Znowu nie ma niczego złego w zagrzybianiu kanapy. Ale właśnie, między innymi, żeby to nie było tak częste, żebyśmy my się też mogli zobaczyć w innych warunkach, bym powiedziała, około fizycznych, nie? Nie tylko rano, jak jesteśmy rozmemłani i wieczorem, jak wbijamy się w dres, czy nie wiem, przy okazji różnych prac domowych, no ale właśnie w takich sytuacjach, w których dbamy o siebie, między innymi po to, żeby też trochę się podobać tej drugiej stronie. Sobie również, ale tej drugiej stronie też. No, czasami dobrze pójść na jakiś bal karnawałowy albo ale na też premierę do opery. Super. No, żeby się ubrać, ale też żeby właśnie zadbać o swoje zdrowie, bo to też jest inwestycja w związek, słuchajcie. No, że nie wiem, ćwiczę regularnie, nie tylko, żeby mieć względnie okej sylwetkę, ale żeby być zdrowsza, żeby nie fundować temu mojemu partnerowi czy partnerce
Znaczy nigdy nie wiadomo, jaki los nas może spotkać, ale takiego scenariusza, że ja tutaj będę, nie wiem, jarać i pić, a później on ma się mną opiekować, nie? Bardzo dużo tych czynników dużo, jest, ale to też chyba, to chyba dobrze, no bo dopiero zaczyna się ten rok, więc mamy czas, żeby to wszystko jakoś się ulepić na nowo. I ja myślę, że a propos zmian w nowym roku, właśnie fajnie je wprowadzać wspólnie, bo wtedy możemy się wzajemnie motywować. A taka mapa marzeń, bo ja tak sobie pomyślałam, że to jest super pomysł, żeby, bo zawsze mapę marzeń robiłam taką swoją, ale żeby tak zrobić taką wspólną mapę marzeń, co? A to jest fantastyczne. Nie wiem, o co chodzi. No bierzesz sobie na przykład, bierzesz sobie różnego rodzaju gazety i sobie oglądasz i na przykład wycinasz sobie te rzeczy, które ci się podobają, nie? Czyli nie wiem, samochód, który ci się podoba, destynacje, jakąś tam palmę, nie wiem, jakiś tam, nie wiem, fotel, takie różne rzeczy możesz, nie wiem, no, książki, które chcesz przeczytać. Jakiekolwiek rzeczy, które chciałbyś, żeby się wydarzyły w twoim życiu, i robienie wspólnej mapy marzeń może być świetną zabawą i może być w ogóle fantastycznym takim momentem do lepszego poznawania się, bo to jest w ogóle powiązane bardzo mocno z trybem. My w terapii schematu mówimy o czymś takim jak tryb szczęśliwego dziecka. Jak człowiek jest w trybie szczęśliwego dziecka, to ma ochotę na taką eksplorację połączoną z radością, z otwartością na różne rzeczy. I fajnie, jak możemy wspólnie robić takie rzeczy, które pomogą być nam wzajemnie w trybie takiego szczęśliwego, wrażliwego dziecka. I taka mapa marzeń jak najbardziej. Że cały czas chce ci się chcieć. Okej. Robimy mapę marzeń. Dobra, okej. To mam nadzieję, że zainspirowaliśmy was tym. A czasem zagrzebiamy owszem. Czasem trzeba nawet. Czasem dobrze, to do tej mapy marzeń wrzucimy naszą zagrzebioną kanapę, tak? Albo jakąś ekskluzywną kanapę, którą byście mieli ochotę zagrzebić. Jej nic się nie stanie, nie, no, nasza kanapa nie jest zagrzebiała. Absolutnie. Nasza kanapa jest super. Ani nawet zagrzebiona. Tak, jest. Tak. My rzadko na niej zagrzebiamy. Ale można ją zagrzebiać. Dobra, to tak, taką malutkie zdjęcie gdzieś tam w kącie rzucimy. Tak. Aniu, bardzo ci dziękujemy. Ja również. To było bardzo inspirujące spotkanie. Myślę, że w sam raz właśnie na tę porę roku i jak ktoś na przykład w Blue Monday odpali nasz podcast też, to mam nadzieję, że zapomni o tym, że to jest ten jakoś Blue Monday. Przeżyje ten Blue Monday. Przeżyje, tym bardziej, że to jest mit, dajcie spokój. Mit, oczywiście, to jest, że tak. To nie przejmujemy się żadnym Blue Monday. Dobra, czyli odzwierciedlenie, zagrzybiania jak najmniej, ale można tam od czasu do czasu. Małe kroki. Małe kroki. Robić coś razem, aktywnie. W kupie raźniej, nie? No. I w kupie raźniej, czyli razem. To super, jak wspierajmy się wzajemnie. Dziękujemy. Anna Mochnaczewska, autorka książki Nawyki zamiast cudów, psychoterapeutka, była razem z nami. Dziękujemy ci, Aniu. Dzięki wielkie. Dzięki.